musimy robić ścieżki, żeby nam nie zarastały. Zmęczony? Słabie jestem. Jestem zmęczony, ale słabie. Ciężka praca? Tu, aż dotąd, bo tu się zawsze robi straszne błoto, tu i tu, musimy tu wszystko wysypać. Tak, tak. Zrębkę mieszaną, najlepiej z drzew owocowych i nie tylko owocowych, byleby nie było orzecha włoskiego, to i też nie musi być, ale nie zaszkodzą. Dajemy na zagony. Jeżeli w zagonie chcemy na przykład posadzić rozsady typu ogórek, cykinia, pomidor czy cokolwiek innego, co mamy już w doniczce gotowe i wyrośnięte, to polecam położyć najpierw karton i na karton wysypywać te zrębki, jeszcze kompost, co tylko macie. W ten sposób sadzonkę bardzo łatwo sobie tutaj wsadzimy, ponieważ możemy łopatką zrobić sobie otwór w kartonie i po prostu wsadzić sadzonkę, tak żeby sadzonka miała dostęp tam pod spodem do ziemi. Ale dzięki temu dookoła niej wszędzie będziemy mieli spokój i nic nam nie wyrośnie. Tutaj mam truskawki z zeszłego roku. Przykryłam je cienką warstwą zrębki, jak mówił Paul Gauchy, że spokojnie truskawki nowe, młode sobie poradzą. On nawet na jesień dawał jeszcze grubszą warstwę, ale ponieważ jest koniec zimy, ja nie daję grubej warstwy, tylko cienką. Zobaczymy, jak odbiją i jakie będą w tym roku. Tutaj mam ziemniaki zostawione podczas jesieni i przykryte sianem ze słomą. Będę chciała na nie jeszcze wysypać zrębkę i tyle. Natomiast ścieżki między zagonami sobie cudownie zarastają, bardzo bujnie, dlatego że tutaj po bokach jest życie, jest cudowna ziemia i one sobie tam czerpią świetnie wodę i wszystkie wartości, których potrzebują. Dlatego ścieżki trzeba koniecznie zasłonić kartonem, tam gdzie nie chcecie, żeby nic wam rosło, nawet możecie bardzo grubo, podwójną warstwą. I wykładamy ścieżki na przykład z rębką stój. Ona jest tańsza, ale tutaj nie chcemy, żeby rosły nam roślinki, więc tu ja spokojnie tutaj na te ścieżki wystarczy. A w zagonie już z rębka mieszana, liściasto, iglasta, ale dobra. Czyli bez stój i bez orzecha. Tutaj jest kawałek ścieżki z zeszłego roku. W zeszłym roku wysypywaliśmy tutaj zrębki, ale tutaj są świeże. Tu są z zeszłego roku, już są ciemne, troszkę przerobione. Ale nie wiem, czy miałam tu karton. Zaraz sprawdzę. To chyba były bez kartona. No, ale ziemia się robi cudowna. Ale my nie chcemy tu nic sadzić, ponieważ tutaj po prostu chodzimy. No niestety to jest tak, że na tych ścieżkach trzeba dosypywać te zrębki, ponieważ naturalnym jest, że one się przerabiają na czarnoziem po jakichś 2 latach, więc po prostu trzeba tutaj trochę pracy w to wkładać, ale z biegiem lat tej pracy tu i dosypywania będzie coraz mniej. Tutaj mam zrębkę stój i z orzecha włoskiego. Niestety, ale przewróciło nam drzewo i musieliśmy je, gałęzie wszystkie, przerobić na zrębki. I to nadaje się tylko i wyłącznie na ścieżki z dala od warzyw i drzew owocowych. Więc tym można sobie na przykład
wysypać w miejscach, gdzie nie chce się błota, ale nie tam, gdzie uprawiacie. Dlatego, że orzech włoski ma jogląd, który hamuje wzrost roślin. Ogromnie hamuje go. A tu mamy zrębkę owocową, też z drzew, które nam się połamały, włącznie jeszcze tu z jałowcem. Także tej zrębki używam w tym momencie na zagony. Potem będę zamawiać, ale powiem Wam szczerze, że za takie dwie kubki, które tutaj pan przyjechał rębakiem i nam przemielił, to było tu wszystko wypełnione gałęźmi, właśnie tymi połamanymi. I to wszystko przerobił nam na takie dwie kubeczki. Powiem Wam od razu, że nie jest to w ogóle opłacalne, żeby przerabiać swoje gałęzie na własne zrębki, dlatego że kosztowały mnie te dwie kubki więcej niż zapłaciłabym za przywiezienie gotowej, a pan spędził tu pół dnia. No i wniosek z tego taki, że dużo bardziej opłaca się takie połamane gałęzie czy pościnane w ogrodzie zostawić na palenie ogniska, a gotową zrębkę po prostu sobie zamówić. 6-7 metrów, 3,5 metra, różne mają te samochody wielkość, które wożą zrębki, ale zapłaci się za to mniej niż za czas, jaki ten pan spędził tutaj, żeby to mielić. Zrębkę, którą Wam przywożą, biorą sobie dużo mniej pieniędzy, a niektórzy w niektórych rejonach nawet za darmo, niestety u nas nie. Dużo mniej pieniędzy, ponieważ już właściciele gałęzi, którzy zlecili im ręba, nie zapłacili im za to, więc dla nich to jest odpad. A w tym momencie, jak ja zamawiałam, to on musiał tu spędzić 5-6 godzin, żeby to zrobić i zrobił może niecałe 2 metry kwadratowe, 2 metry sześcienne tych zrębek, więc jest to całkowicie nieopłacalne. Działkę pochyłą polecam Wam bardzo, żeby zrębki wysypywali Wam na samej górze działki, ponieważ dużo łatwiej jest pod górę iść z pustymi taczkami, naładować sobie zrębek i zjechać gdzieś tam, gdzie macie warzywa, do zagonów, aniżeli tak jak ja tu niestety miałam gałęzie w takim miejscu, nie dało się inaczej, na dole i potem pchać taczki w górę do zagonów, ponieważ no, jest to strasznie trudna praca i taczki są po prostu ciężkie, mimo tego, że zrębki są lekkie, jak się ich nazbiera, to też trochę ważą. Wysypałam sobie zrębkę z taczek i teraz po prostu rękami lub najlepiej grabkami zasypujemy sobie kartony. Ścieżki, na których robi się błoto, a którymi się po prostu chodzi, albo można sobie też dać karton i grubo zrębek, albo po prostu można wysypać cienką warstwę. To oczywiście przerośnie trawą za jakiś czas, ale przynajmniej nie będziecie się przewracać na błocie, które się wytwarza w miejscu, gdzie się często chodzi. Bardzo fajnie to hamuje buty i no, po prostu się sprawdza. Chcę Wam jeszcze powiedzieć o zrębkach pod drzewami owocowymi. W zeszłym roku to sprawdzaliśmy. Mamy taką gruszę, która dawała dosyć takie niezbyt duże owoce. Było ich bardzo dużo na drzewie, ale no, nie były jakieś rewelacyjnie smaczne. Natomiast w zeszłym roku dałam dosyć grubą warstwę zrębek wokół całej gruszy, jakby do momentu korony drzew. Czyli powierzchnia tak obłożona była ziemi do po prostu do końca gałęzi wokół drzewa. I powiem Wam, że bardzo, bardzo nas to zaskoczyło, że owoce były bardzo duże, wreszcie pierwszy raz od tych 6 lat. Bardzo duże, bardzo soczyste. Dosłownie jak się gryzło te gruszki, to kapał z nich sok po rękach. Oprócz tego były również słodkie, a nie były aż takie wcześniej, więc to, co Paul Gauchy mówi na swoich filmikach,
na temat uprawy właśnie permakulturowej z rębkami i takim przerobionym kompostem, przerobionym z rębkami, rzeczywiście się sprawdza. On ma cały sad obłożony z rębkami i ciągle tam tych zrębek dosypuje. Dzięki temu ma duże owoce, soczyste, kapiące właśnie sokiem i nasączone mocno wodą. To się sprawdza. Sprawdziłam to na jednym drzewie. Oczywiście gdybym miała ogrom zrębek, gdybym mieszkała przy większym mieście, dostawałabym zrębki za darmo, bo wiem, że są takie osoby, które tak wożą, ale tylko przy większych miastach, ponieważ w mieście mają bardzo dużo zleceń właśnie przycinania gałęzi i stąd mają duże ilości zrębek. Ale ponieważ nie opłaca im się wozić tych wielkich ilości daleko od miasta, to szukają kogoś, kto przyjmie je bardzo blisko. Mamuś, co by z tobą... Dobrze, już pójdziemy. Co by się wysikać. Aha, dobra. Jeśli ktoś nie widział filmu dokumentalnego właśnie Paula Gauchy o nim, jak uprawia ogród, polecam znaleźć sobie w internecie. Tylko, że to nie jest serial Powrót do Edenu, tylko film dokumentalny, musicie trochę poszperać. Jest trochę o nim jeszcze takich dokumentów krótkich nagranych, jednak większość jest w języku angielskim. Nie ma nawet możliwości napisów, tylko ten Powrót do Edenu właśnie ma napisy. Chyba są jego trzy części, wydaje mi się. Więc poszukajcie sobie i obejrzyjcie sobie, nawet całą rodziną. Jest po prostu to przepięknie nagrane.